Cześć kochani, witam Was w nowym holu zakupowym. Byłam dzisiaj zarówno w drogerii Müller, jak i w DM-ie i kupiłam trochę rzeczy. Dużo rzeczy jest niekosmetycznych, raczej takich, wiecie, z gospodarstwa domowego, ale no pomyślałam, że mimo wszystko pokażę Wam, co kupiłam. I tak, może wiecie co, zrobimy tak, że ja najpierw to sobie wyłożę tutaj z tej torby papierowej z drogerii Müller, dlatego że będę inaczej szelestić, a jeszcze jedną potężną torbę mam na dole, także ja to wypakuję i zaraz do Was wrócę. Okej, słuchajcie, wyłożyłam wszystko, będę mimo wszystko troszeczkę szeleścić. Pierwsza rzecz, wzięłam dwa opakowania suchej karmy z Dimebestes, to jest marka własna, DM-owska. Mogę Wam tą karmę polecić, ponieważ ta karma jest bez zbóż, bez cukru, z aloesem i co to jest? Kurczak z kartoflami. Milan lubi. Swojego czasu wcinał ją samą, teraz mu mieszam razem z mokrą karmą i to mu smakuje chyba najbardziej. Wybaczcie, podniosę aparat trochę. No, więc jedno takie opakowanie ma kilogram i takie opakowanie wystarczy, przy tym, że Milan je dwa posiłki dziennie na 5-6 dni, więc to jest całkiem ok. Tym bardziej, że ta karma kosztuje 3,45, więc jeszcze ujdzie. Będę, słuchajcie, przeplatać tak może kosmetyczne z niekosmetycznymi. Mam tutaj zarówno kilka nowości, jak i też odgrzewane kotlety. I takim odgrzewanym kotletem jest żel pod prysznic Balea z serii Aftasan. Tutaj jest napisane, że on ma niby chłodzący efekt, czyli cooling efekt, ale to nieprawda. Natomiast powiem Wam, że stare opakowanie, stara szata graficzna dużo bardziej mi się podobała. W sumie nie było to nic innego jak to, tylko że to było mniejsze i jakoś tak ładniej wyglądało. Było też, wiecie, przezroczyste opakowanie, więc widać było, ile tego żelu jest teraz już, natomiast nie. Nie zmienia to faktu, że od lat, słuchajcie, od lat, chyba odkąd nagrywam na YouTube'a, czy na YouTubie, jest to jeden z moich ulubieńców, jeżeli chodzi o żele pod prysznic. On przepięknie pachnie, słodko, tak wiecie co, rzeczywiście trochę jakby filtrem do ciała, wakacjami, plażą, no, tak, tak on dla mnie pachnie, tak mi się kojarzy, po prostu pachnie tak jak ten obrazek tutaj. Przybliżę Wam jeszcze. Nie jest drogi, czego chcieć więcej. Ja naprawdę ten żel pod prysznic uwielbiam. Kolejna rzecz, która jest niekosmetyczna, ale która jest mi bardzo potrzebna, to są, słuchajcie, kostki do kibelka z Vici Frisch, Blau Craft Active. To jest w ogóle zapach Ocean Brise, czyli bryza oceanu. Ja tego nie wącham, natomiast jeżeli oglądacie moje dęka gospodarcze, to wiecie, że ja najchętniej sięgam po te kosteczki, dlatego że one w momencie, kiedy spuszczacie wodę, po prostu tą wodę delikatnie farbują, co, no wiecie, taki gadżet, ale mimo wszystko zabawny i przyjemny. Co my mamy dalej? Byliśmy w temacie żeli pod prysznic, więc tutaj kolejny żel pod prysznic, dlatego że, no słuchajcie, mi się naprawdę już kończą żele i no jednak mimo wszystko musiałam kupić kilka sztuk. Aktualnie na zapasie mam dwa. No i teraz kupiłam dwa. I na wannie mam jeden. No to wiecie, no ja mimo wszystko przez żele pod prysznic przechodzę szybko, bo mi się nieraz zdarza, że ja się nawet dwa razy dziennie myję, ponieważ no, ja już Wam kiedyś mówiłam, ja mam niesamowite problemy z potliwością, nawet teraz jak schudłam, aktualnie właściwie, słuchajcie, aktualnie nie wiem co się dzieje, ale ja non-stop jestem po prostu, czy mam to wrażenie, że jestem spocona, zaczynam się dusić, może dlatego, że w dalszym ciągu nie jestem jeszcze stuprocentowo zdrowa. W każdym bądź razie, tutaj też taki stary odgrzewany kotlet, którego już długo nie miałam i to jest Alverde, bio mięta i bio bergamotka. To jest z kolei zapach taki bardzo cytrusowy, no bo bergamotka pachnie cytrusowo i taki troszeczkę cytrusowo-cukierkowy, wiecie co, i ja ten zapach bardzo lubię, więc tutaj jest kolejny taki, wiecie, mój stary odgrzewany kotlet, ale jednak lubię od lat. Zaraz przejdziemy do tego. Tutaj dwupak
papieru toaletowego Tempo, to jest jakaś w ogóle limitowana edycja, ale to nie jest ważne. Ja najbardziej lubię Tempo, pomimo że nie jest tanie, bo są alternatywy, które są dużo tańsze, natomiast jeżeli chodzi o Tempo, oni tutaj mają, wiecie, to zamknięcie, dzięki czemu te chusteczki nie wysychają i to mi najbardziej odpowiada, dlatego no tutaj wzięłam dwupak, bo jakiś był w promocji, dlaczego by nie. A skoro byliśmy właśnie przy temacie potliwości i tak dalej, tutaj na zapas, słuchajcie, wzięłam 3 dezodoranty, moje ulubione Dove Winter Care, limitowana edycja, dlatego że u mnie w Rossmanie już ich nie ma, w Drogerii Myla też ich nie było, dorwałam je jeszcze w DM-ie i wiem, że przy następnej okazji, jak wybiorę się do DM-u, choćbym miała jeszcze te na zapasie, to i tak kupię kolejne, no bo jednak mimo wszystko chcę je mieć. Jest jeszcze, wiecie co, w drogerii, w momencie kiedy wychodzi ta wersja Wintercare, znika inna wersja, która uderzająco podobnie wygląda. Kurczę, nie pamiętam jak ona się nazywa, ja ją dzisiaj widziałam. Softcare? Chyba Softcare. Nie jestem pewna, ale tak mi się wydaje. I tamta wersja pachnie w sumie niemalże tak samo, mimo tego bardziej wolę po prostu te dezodoranty. Jak mówię, to są moje ulubieńcy. Ja używam tych dezodorantów w połączeniu z tą wersją oryginalną, bo wtedy czuję się po prostu, jakby to nazwać, lepiej chroniona. O tak. Kolejna rzecz, też mój jeden z ulubieńców już od dawien, dawien, dawna. To są zwilżone chusteczki z Ebelin. 50 sztuk i one są bardzo, bardzo duże. No akurat nie mam teraz, wiecie co? O, czekajcie, mam. Zmieniła się w ogóle też szata graficzna, jak w większości tego typu rzeczy. Teraz wyglądają one tak, a wcześniej wyglądały tak. Muszę przyznać, że wersja aktualna dużo bardziej mi się podoba. Natomiast no jak widzicie, to są naprawdę takie bardzo duże chusteczki. Ja je używam przede wszystkim tutaj przy toalecie. Ja wyciągnę jedną i Wam pokażę. One są, widzicie, naprawdę duże. O! One są naprawdę duże. To jest 20 cm na 29,5, czyli no takie, wiecie, jedna mi wystarczy przy całym makijażu, potem jeszcze wycieram nią toaletkę na sam koniec. Także jak najbardziej mogę Wam polecić. Ja nie pamiętam, ile one kosztują. 2 euro? Chyba tak. Chyba coś koło tego, także jak najbardziej polecam. Co my tu mamy? Słuchajcie, nowość, totalna nowość, już nie odgrzewany kotlet, ale nowość. Head & Shoulders wypuściło chyba 2 jakieś nowe serie i tutaj mam Derma X Pro i jest to wzmacniająca pielęgnacja przy suchej skórze głowy i łamliwych włosach z ekstraktem z bambusa, aktywnym aloesem i witaminą E. I tutaj, słuchajcie, skusiłam się na odżywkę. Z tyłu widnieje informacja, żeby po prostu wmasować we włosy, a także w skórę głowy. Na chwilkę pozostawić, po czym zmyć. Także, no jestem niesamowicie ciekawa, dlatego że wiecie, że ja mam łuszczycę na skórze głowy, dlatego testuję dużo produktów, które być może mi pomogą, żeby ta łuszczyca no nie nasilała się, tylko właśnie łagodniała. Dlatego jestem niesamowicie ciekawa. Powiem Wam, że ta odżywka jak na odżywkę wcale tania nie była, no ale być może będzie warta tego właśnie zakupu. Kolejna niekosmetyczna rzecz. I to jest też rzecz, którą używam namiętnie, żeby nie być gołosłowną. O, tylko ta była chyba, tak, ta była z Rossmana, ta wersja jest z Rossmana. Natomiast tutaj mam z DM-u, słuchajcie, to są te takie potężne chusteczki, które ja używam tutaj podczas makijażu. Za każdym razem. One nie są tanie, ale ich jest dużo, bo aż 110 i to one mają 4 warstwy i mają 27 na 23,5 cm, więc też, jak mówię, są bardzo duże.
Jak oglądaliście mój haul z Rossmana, to wiecie, że zakupiłam nieprawidłową wersję. Widziałam XL, więc sięgnęłam, a nie zwróciłam uwagi, że XL chodziło w sensie, że jest po prostu więcej chusteczek, a nie są one tak duże jak właśnie te. Dlatego miałam to w głowie, kupując dzisiaj, bo te zakupy są świeże z dzisiejszego dnia, i miałam to w głowie, że no, taki fail mi się przydarzył, więc sięgnęłam po ten produkt, a właściwie po te odpowiednie chusteczki. Kolejna nowość, nad którą, słuchajcie, czaiłam się, właściwie zastanawiałam się już dłuższy czas, bo będąc zeszłym razem w DM-ie, już się nad tym zastanawiałam, a potem stwierdziłam, no nie, za 10 euro to jednak nie, i odłożyłam. Ale dzisiaj stwierdziłam, ach, w sumie, co ci szkodzi. Jest to marka No Makeup i jest to 120 godzin Liquid Hydrator z 5% pantenolem, ektoiną, beta-glukanem, amino acid kompleksem. Ma wzmacniać i uspokajać skórę. I to jest, słuchajcie, tonik do twarzy, który ma pH 5,5. Podobno nie ma żadnego syfu. No, pantenol jest zaraz na drugim miejscu. Jest też gliceryna, są niacynamidy, ektoina, amylopektin, o Jezus Maria, słuchajcie, mnóstwo ekstraktów, beta-glukan i tak dalej, zresztą mam nadzieję, że kamera sfokusuje, możecie sobie zastopować i zobaczyć. Malutka pojemność, bo to jest zaledwie 100 ml. Więc 100 ml za 10 euro to jest naprawdę drogie, ale jestem niesamowicie ciekawa, jak będzie się on sprawdzał. Powiem Wam szczerze, że jak się będzie sprawdzał, to będę rozpaczać, bo to jest, no, mimo wszystko drogi produkt. Kolejna niekosmetyczna rzecz, słuchajcie, to są patyczki z Ebelin do uszu, wybaczcie. I słuchajcie, DM zrobił teraz tak, że opakowanie jest totalnie z papieru, co jest naprawdę fajne, bo do tej pory te wypełniacze, bo to są te do wypełnienia, te wypełniacze były... Wybaczcie, musiałam coś przeczytać. Były, pomimo że pałeczki były bambusowe czy papierowe, to samo opakowanie była dalej folia. No a teraz zrezygnowali całkowicie, zapakowali w papier, więc no... Bardzo fajne, a wiecie, patyczki do uszu ja używam codziennie, także, bo ja także mam łuszczycę w uszach i na uszach. I tutaj muszę wyjątkowo pielęgnować tą skórę, żeby tego nie było, wiecie, jakoś bardzo mocno widać. Są dni, że jest lepiej, są dni, że jest gorzej, no nic niestety na to nie poradzę. Słuchajcie, jedyna rzecz kolorówkowa, którą kupiłam, rzeczywiście nie ma tutaj kolorówki, to jest, słuchajcie, nowa baza z NYXa, NYX Professional Makeup, i to jest Shadow and Liner Primal Ultimate Base. I to jest, słuchajcie, podobno pondo do tej bazy, którą NYX miał. Natomiast tamtą wycofali, a ja ją uwielbiałam, bo ona miała właśnie taką pacynkę i ja nie musiałam, wiecie, palcem na palec nakładać i potem dopiero na powiekę. Natomiast tutaj, wybierając ten produkt, widziałam, że były chyba cztery różne odcienie. Ja wzięłam ten najjaśniejszy. Czy to ma w ogóle jakiś numerek? No 01. Wzięłam ten najjaśniejszy. Zobaczymy, jak mi się będzie sprawdzać ta baza. Jeszcze raz Wam pokażę. Wygląda tak. Pojemność jest chyba taka, jaka była. 8 ml, także zobaczymy. Tym bardziej, że moja baza, którą aktualnie używam, się pomału kończy. Powiem Wam, że ona rzeczywiście delikatny kolor daje. Ale bardzo delikatne, więc tego nie zobaczycie. Chociaż możliwe, że będziecie widzieć tutaj. Jest ciutkę lepka i wygładza bardzo drobne linie. Zobaczymy, jak się będzie sprawdzać. Dwie świece o zapachu drzewa sandałowego z Profissimo. Wzięłam dwie, no bo zawsze biorę dwie, bo w dwóch miejscach je stawiam. Powiem Wam, że do tej pory...
najczęściej kupowałam w Rossmanie, ale ostatnio będąc nie widziałam, akurat nie jakoś wszystkie świece były niemalże wykupione. Natomiast tamte waniliowe z Rossmana, powiem Wam szczerze, że po 3 dniach palenia, gdzie ja to wieczorem odpalam na, nie wiem, powiedzmy 4-5 godzin, to po 3 dniach już mam wypaloną świecę. Te natomiast trzymają się przy takim samym użytku przez co najmniej tydzień, także te dużo bardziej mi odpowiadają, jeżeli o to chodzi. Kolejna nowa rzecz, słuchajcie, jest to filtr 30 z Sundance, czyli marka własna DM-owska, i jest to anti-age fluid, który jest przeznaczony do twarzy i dekoltu z hialuronem, kompleksem witamin o, bez oktokrylenów, cokolwiek to jest. W każdym bądź razie jest to produkt wodoodporny i ma 48 godzin nadawać nawilżenie. Z tyłu natomiast widnieje informacja, że już Wam mówię, że ma ten produkt dawać matowe wykończenie, czyli takie jak ten filtr, czy te filtry z Sundance, które ja do tej pory używałam, te pomarańczowe, one dalej są w sprzedaży, natomiast ja chciałam zupełnie coś nowego, no i sięgnęłam po tego. Jest też 50, ja stwierdziłam, że 30 mi na razie w zupełności wystarczy, pojemność jest 50 ml, produkt wegański, no jestem niesamowicie ciekawa, kosztował dosłownie, jeżeli się nie mylę, jeżeli dobrze pamiętam, chyba 3,95, czyli tyle samo co tamte, które kupowałam. Zobaczymy, jak się będzie sprawdzał. Tutaj z Denkmyt kupiłam płyn do prania. I strasznie wodnisty jest teraz, widzę, bo to w sumie powinien być żel, taki żelową konsystencję, a to jest, nie wiem czy zauważycie, bardzo, bardzo wodniste. No ale nic, nawet nie wąchałam, powiem Wam szczerze, po prostu sięgnęłam. Ładny zapach. Ładny. Dream Relax. No. No w każdym bądź razie, no co? No ma starczyć niby na 20 prań. To jest jakaś limitowana edycja. Była jeszcze jedna wersja, jakaś inna. Sięgnęłam po niego, bo został mi właściwie końcówka typowego proszku do prania, no i więcej już nie miałam nic. A ja rzeczywiście, powiem Wam szczerze, że wolę tego typu produkty, czyli płyny, żele, kapsułki może niekoniecznie, wiecie, bo jakoś za kapsułkami nie przepadam, nie wiem dlaczego. Użyję jak mam, ale żeby specjalnie kupować, to chyba raczej nie, chociaż może się zdarzyć, że kupię. Wiecie, trzeba, powinno się zmieniać tego typu produkty, więc zobaczymy, jak ten się będzie mi sprawdzał. Jeszcze jedna odżywka do włosów. Słuchajcie, tak naprawdę kupiłam dzisiaj odżywki 3. I to jest nowość z L'Oréal Paris El Vital i to jest Hydra Hyaluronic. 72 godziny. Właściwie to jest odżywka, która przez 72 godziny ma zamykać w włoskach nawilżenie, o tak to nazwijmy. Ma nie obciążać i ma dawać się ładnie, znaczy sprawdzić, że ładnie włosy się będą rozczesywać. Opakowanie jest w 100% z recyklingowanego plastiku. Pojemność 200 ml. Jest przeznaczona do włosów, które potrzebują nawilżenia. To jest nowa wersja. Tam była jeszcze odżywka, wiecie, do spryskiwania płynna i był też szampon i chyba jest nawet maska. Innych produktów nie brałam, wzięłam tylko z ciekawości tą odżywkę. Ja z tej serii El Vital z L'Oreala najbardziej lubię tą czarno-różową wersję, bo tamta się najbardziej u mnie sprawdza, aczkolwiek wszystkie inne też się sprawdzały, ale bywały dni, że mi jednak mimo wszystko potrafiły obciążyć włosy, tylko właśnie ta czarno-różowa tego nigdy nie robiła. Bez względu na to, czy odżywka, czy maska. No więc stwierdziłam, że okej, wezmę nowość, przetestuję. Muszę Wam się też przyznać, że no ja teraz sporo będę miała odżywek do włosów, bo na zapasie nie chcę Was skłamać, ale mam chyba 3. Jedną mam w użytku i teraz 3. Ale wiecie, no ja też produkty do włosów szybko zużywam, więc co tam. Tutaj mam dwie
ostatnie chyba rzeczy, które widzę, jeżeli chodzi o niekosmetyczne rzeczy. No i tutaj jest moja biała czekolada z koławach. Uwielbiam, polecam. Jeżeli skusicie się, to pamiętajcie, żeby najpierw wstawić ją na jakiś czas do lodówki i potem oczywiście dobrze wymieszać i pić schłodzoną. Jest po prostu przepyszna, no co tu dużo mówić. Kończy mi się, słuchajcie, moja płukanka do ust Listerine, aczkolwiek kiedy wy będziecie oglądać tego vloga, całkiem możliwe, że już się skończyła, bo już mam naprawdę końcówkę. I na zapasach mam co prawda jeszcze miniaturkę Meridolu, no natomiast jest to miniaturka, więc najwyżej maksymalnie myślę, że tydzień ją zużyję. No i na zapasach już nie miałam niczego. A tutaj, słuchajcie, okazało się, że był taki jakby doppelpack, czyli podwójna wersja Listerine. I to jest, słuchajcie, z ochroną dla dziąseł. Ta duża butelka ma pojemność 500 ml, ta mniejsza 250 ml, czyli razem mamy 750 ml. Były w jednej cenie, więc dlaczego by nie? I w sumie były nawet ciut tańsze niż te, które ja do tej pory kupowałam. Wyszło taniej po prostu w takim dwupaku. Więc no, co tu dużo mówić? Po prostu nie odżywka, tylko płukanka do ust. Jeszcze tylko chciałam sprawdzić, czy ona w ogóle ma w sobie alkohol. Tak, na drugim miejscu ma alkohol, więc jak najbardziej okej. No i słuchajcie, zbliżamy się do końca. W drogerii Müller wzięłam sobie płatki z Cadea Vera. Cadea Vera to jest marka własna drogerii Müller. Słuchajcie, przerwało mi nagrywanie, bo już za długo gadam i po prostu kamera się przegrzała. W każdym bądź razie, no Cadea Vera to jest marka własna drogerii Müller i tutaj wzięłam witamin C Energy, hydrożelowe płatki pod oczy z pantenolem, witaminą C i kwasem hialuronowym. Bez mikroplastiku, wegańskie. Zobaczymy, jak się będą sprawdzać. Nigdy nie miałam ich akurat, nie? Przynajmniej nie przypominam sobie. Ja też dawno nie byłam w drogerii Müller. W każdym bądź razie tam było chyba 3 albo 4 rodzaje. Ja się skusiłam na te, więc nie ma co się dalej tutaj rozczulać po prostu. No nie wiem, jakie są, to powiem Wam na pewno w dęgu. Ostatnia odżywka, którą wzięłam, jest to, słuchajcie, jakaś nowa marka w DM-ie, Greenfields Cosmetics Special Line. I jest to odżywka do włosów koloryzowanych, farbowanych, z pasemkami i tak dalej, z naturalnym ekstraktem z owoców goji, goji, jak to woli. Ma nadawać błysk i chronić. Ma 98% składników pochodzenia naturalnego. W ogóle nie popatrzyłam, kto jest producentem. Greenfields Produkt. Nie, to nie to. Czy tutaj jest gdzieś podany? SC Moreno Trade Distribution. Jezus, jak się nazywa? Rumunia, o Boże. Z Rumunii, no nie wiem, no nie mam zielonego pojęcia, słuchajcie. Tu jest też pojemność 250 ml, a nie, tu jest 250 ml. Tak wygląda, tam też były 3 rodzaje, słuchajcie, były też szampony, natomiast no ja szamponów aktualnie nie potrzebuję, bo mam jeszcze. Ja po prostu dłużej zużywam szampony jak odżywki, dlatego mam więcej odżywek niż szamponów. No jestem ciekawa, jak się będzie sprawdzać, zobaczymy. Z Balei wzięłam sobie, słuchajcie, moją ulubioną maseczkę, jeżeli chodzi o Balei. To jest seria Med, ultra delikatna maseczka w płachcie, uspokajająca skórę, bezzapachowa, bez parabenów, bez barwników, za to z 5% pantenolem. Wiem, że niektóre z Was używały tą maseczkę z mojego polecenia, więc dajcie znać, jak się u Was sprawdziła, czy też tak samo dobrze jak u mnie, bo jestem niesamowicie ciekawa, wiecie, ja Wam nie wciskam niczego, żeby Wam wcisnąć, tylko jeżeli coś się u mnie sprawdza, to przewija się to u mnie często gęsto w filmikach. No i teraz to już nie jest pierwsze i na pewno nie ostatnie opakowanie, które zużyję.
Udało mi się dorwać w drogerii Mylla, słuchajcie, dwie moje maseczki lawendowe MacRhythm Gentle Steam Eye Mask, czyli te, które ja używam, kiedy mnie boli głowa, kiedy mam migrenę, wieczorem do spania. Uwielbiam. Po prostu no, najlepsze, jakie miałam tego typu do tej pory. Wzięłam dwie sztuki, bo jednak no, euro 79 za coś takiego jednorazowe użycie to jest naprawdę drogo. I ostatni produkt, słuchajcie, UPIA, to jest koncentrat z retinolem z balei, ma nadawać, czy ma efekt liftingowy, ma liftingować skórę i to są te takie kapsułki i to są kapsułki na 7 dni. No tak, zobaczymy, nie mam zielonego pojęcia, jakie to jest, ale ja wam powiem, że ja lubię takie kapsułki używać. Szkoda tylko, że jest ich tutaj no 7. Aczkolwiek nie wiem, czy retinol używa się codziennie. Podejrzewam, że nie. Podejrzewam, że ja będę to używać, nie wiem, co drugi, co trzeci dzień. Więc pewnie na jakieś 2 tygodnie mi to spokojnie wystarczy. No i tym sposobem, kochani, to by była ostatnia rzecz. Jest jeszcze jedna rzecz, którą kupiłam wczoraj przez przypadek. A mianowicie Essence wypuściło nowy Hydro Hero Tinted Cream nawilżający, 24-godzinny. 88% składników pochodzenia naturalnego, SPF 15. Ja wybrałam odcień 05 Natural Ivory, czyli ten najjaśniejszy odcień jest chyba 4, jak się nie mylę. Także no, ale to kupiłam wczoraj, nie dzisiaj. Nie w DM-ie, a powiem wam... Chociaż widziałam? Nie widziałam. Słuchajcie, w DM-ie go jeszcze nie było. Ja go kupowałam wczoraj u siebie w Rossmanie. Kochani, to by było na tyle. Ten haul jest potężny, ale przyznam wam się, że gdyby nie fakt, że dużo rzeczy niekosmetycznych tutaj miałam, to wcale taki duży ten haul by nie był. Niemniej jednak nie zamierzam przedłużać, także dajcie znać, czy któreś z tych nowości już używaliście, albo z tych rzeczy, które ja jednak mimo wszystko nagminnie kupuję, używam, zużywam i kupuję kolejne. Czy wy też się skusiliście, skusiłyście na te rzeczy? Dajcie koniecznie znać. Ja się teraz z wami żegnam, zapraszam na kolejne filmiki, trzymajcie się, miłego dnia, pa, pa!